od mater. Intelektualny rozwój dzieci. Cześć, nazywam się Angelika Maria Gąsior i witam Cię na kanale Gat Mother. Miejscu, w którym warto być, jeśli chcesz wychować mądre i przedsiębiorcze dzieci. Często zdarza się, że Twoje dziecko przychodzi ze szkoły zmęczone. Chciałoby się beztrosko pobawić albo chociaż odpocząć, a tutaj jeszcze zadanie domowe do odrobienia. Dzisiaj opowiem Wam, jak ulepszyć dziecku czas odrabiania lekcji tak, aby poszło szybko i sprawnie, ale też, by dziecko wyszło z tego naukowego maratonu bez szwanku. Dzieci często borykają się z różnymi problemami. Większość z nich związana jest z presją rówieśników, czasem presją rodziców, oraz stresem, na który narażeni są najmłodsi. Kiedy nasza pociecha czuje się znużona po całym dniu w szkole, warto zafundować jej przerwę na kilka ćwiczeń fizycznych. Takie ćwiczenia pomogą podładować baterie i rozładować stres. Jednym z takich zadań jest unoszenie lewej nogi i dotykanie kolana lub stopy prawą ręką po ukosie. I odwrotnie, unoszenie prawej nogi i dotykanie kolana lub stopy ręką lewą. Praktykujemy to ćwiczenie na zmianę, raz jedna para kończyń, raz druga. Ćwiczenie należy powtórzyć 10 razy. Takie niepozorne ćwiczenie ma wiele zalet. Po pierwsze, dziecko zostało odkrzesłowione. To prawdziwe sformułowanie używane najczęściej w neurodydaktyce. Czyli po całym dniu siedzenia przy ławce i tuż przed ponownym siedzeniem przy biurku, podczas odrabiania zadania domowego, ma okazję się trochę poruszać. Po drugie, ruch pomaga się odstresować. Dajemy wtedy odpocząć mózgowi, wytwarzamy endorfiny, tak zwany hormon szczęścia, a obniżamy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Po trzecie, takie naprzemienne ruchy pomagają zintegrować pracę obu półkul mózgowych, czyli po prostu lepiej nam się myśli. Jeśli znudzi Wam się ten jeden sposób, ćwiczenie można urozmaicić. Wykonywanie go z zamkniętymi oczami, dotykanie piętą pośladków, dotykanie dłonią stóp to tylko kilka sposobów na zróżnicowanie tego zadania. Bardzo ważnym elementem, który wspomaga nauczanie, jest odpowiednie paliwo, jakie dostarczamy naszemu organizmowi. A mowa konkretnie o wodzie. Niestety, płyny takie jak herbata, napoje gazowane, soki nie mają dobroczynnych właściwości i nie pomagają w nauce. A często nawet odwadniają organizm, szczególnie słodkie napoje gazowane i czarna herbata. Jeśli organizm jest odwodniony, dziecko ma problemy z koncentracją, czuje się ospałe i nie ma ochoty na robienie czegokolwiek poza pasywnymi rozrywkami. Czytając w myślach niektórych z Was, wiem, że problemem często jest po prostu fakt, że dziecko nie lubi wody, bo soczek jest taki słodki i smaczny. Dlatego, żeby zachęcić je do picia choć jednej szklanki dziennie na początek, dobrym sposobem jest stworzenie specjalnego kalendarza. W dniu, w którym dziecko wypije szklankę, zaznaczacie krzyżyk przy odpowiedniej dacie, a po uzbieraniu na przykład 7 krzyżyków zrób dziecku wodną niespodziankę. Kąpiel z bąbelkami i farbkami, czy wizytę na basenie. Więcej może zdziałać specjalne naczynie. Super kubek, który będzie miło kojarzył się dziecku. Kubek w ulubionym kolorze albo z ulubioną postacią sprawi dziecku na pewno wiele radości. Ale warto trzymać się dwóch zasad. Po pierwsze, wybierzcie naczynie razem, zakładając, że będzie to super kubek do picia wody. Wtedy mamy pewność, że trafimy w gusta pociechy. Po drugie, jest to kubek zarezerwowany do wody. Nie wolno w nim pić absolutnie nic innego, bo wtedy kubek pod względem wychowawczym traci swoją supermoc. Przeprowadzono już niejedną serię badań dotyczących wpływu muzyki na proces uczenia się. Niestety, pomimo badań, czasem mamy do czynienia z typowym stereotypem. Przy hałasie nic się nie nauczysz, trzeba ciszy, by się skoncentrować. Ano właśnie to zależy. Uniwersalną prawdą jest to, że dzieci są różne. I niektóre faktycznie lepiej pracują w ciszy, wtedy należałoby im takową zapewnić. Niektóre lubią, jak coś się dzieje w tle, a niektóre pracują lepiej przy energicznych rytmach. Odrzućmy więc stereotypy i po prostu zróbmy eksperyment. Spróbujcie każdą możliwą opcję i zbadajcie, która sprawdza się lepiej w Waszym przypadku. Po jaką muzykę sięgnąć?
Dotychczas udowodniono, że najlepszym rodzajem jest muzyka barokowa. Dlaczego? Bo wspomaga pracę tych fal mózgowych, które odpowiadają za uczucie relaksu oraz, co za tym idzie, zwiększenie limitu przyswajanych informacji. Ale muzyka barokowa nie każdemu musi się podobać. Polecam więc wypróbować takich artystów jak Jean-Michel Jarre, Vangelis, na przykład utwory Ask the Mountains, Alpha, Voices, Cosmos, Sunrise Michaela Jonesa i December Georgia Winstona. I oczywiście klasyków, takich jak Corelli, Bach i Vivaldi. Wszystkie nazwy i linki znajdziecie na dole w opisie odcinka. Nie od dziś wiadomo, że zorganizowanie przestrzeni przeznaczonej do wykonywania konkretnych zadań wpływa na efektywność. Warto więc zaprojektować takie specjalne miejsce dla Twojego dziecka. Po pierwsze, każda przestrzeń musi mieć swoje zasady zgodne z jej przeznaczeniem. Na przykład, aby w miejscu przeznaczonym do nauki nie rozkładać swoich ulubionych zabawek. Zasady użytkowania danego miejsca możesz powiesić w odpowiednim widocznym punkcie. Zadbaj o to, aby w specjalnej przestrzeni do nauki i odrabiania zadań dziecko miało odpowiedniej wysokości blat, na którym spokojnie może oprzeć łokcie, rozłożyć zeszyt i książkę, wygodne krzesło i coś, o czym się niestety często zapomina, czyli odpowiednie oświetlenie. Wszystkie potrzebne przybory powinny znajdować się w zasięgu ręki tak, aby nie tracić czasu na zbędne szukanie zaginionych skarbów. To już wszystkie sposoby na dziś. Niestety, w standardowym systemie szkolnictwa niektóre rzeczy, jak zadania domowe, są nie do uniknięcia. Dbając o to, aby dziecko miało odpowiednie warunki do wykonywania swoich obowiązków, będziesz miał pewność, że zadania te nie będą dla Twojej pociechy aż tak męczące. Co więcej, najmłodsi będą sami pamiętali o tym, co mają danego dnia do zrobienia, bo odrabianie lekcji będzie szło szybciej i przyjemniej. Zatem do dzieła! Jeśli spodobał Ci się ten film, podziel się nim ze znajomymi rodzicami. A jeśli potrzebujesz jeszcze więcej materiałów pomocnych w wychowywaniu mądrego i przedsiębiorczego dziecka, wejdź na gatmother.pl, link na dole, i zapisz się na newsletter. Tymczasem dzięki za spędzony wspólnie czas i do zobaczenia następnym razem. Cześć!